Jeśli rozmawiasz ze zwierzętami, one ci odpowiadają i wzajemnie się poznajecie. Jeśli z nimi nie rozmawiasz, nigdy ich nie poznasz, a tego, czego nie znasz, będziesz się bać. To, czego człowiek się boi, chce zniszczyć. Wódz Dan George. Od tysięcy lat ludzie na całym świecie patrzyli w niebo i widzieli ten sam kształt tańczący nad ich głowami. Ursa Major, wielką niedźwiedzicę. Niektórzy wierzyli, że niedźwiedzica ta ma szczególną moc, że potrafi magicznie schodzić z nieba na ziemię. Dzisiaj magia ta może zniknąć na zawsze. W Andach niedźwiedź okularowy, niegdyś czczony przez Inków, dziś jest prześladowany jako szkodnik. W części Indii i Sri Lanki żyje niedźwiedź wargacz. Nikt nie wie naprawdę, jak zdołał przeżyć do dzisiaj. Przez tysiące lat na niedźwiedzia himalajskiego polowano dla jego organów wewnętrznych. Wierzono, że mają moc uzdrawiania. Najmniejszy ze wszystkich niedźwiedzi jest niedźwiedź malajski. Jego los zależy od istnienia kurczących się dżungli południowo-wschodniej Azji. Mimo starań instytucji takich jak Ogród Zoologiczny w San Diego czy Instytut Smithsoniański, panda wielka jest na skraju wymarcia. Z 8 gatunków niedźwiedzi świata, 3 występują w Ameryce Północnej. Niedźwiedzie. Tutaj nadal żywa jest magia tych stworzeń. Na Alasce nadal żyje ponad 30 tysięcy niedźwiedzi brunatnych, jedna z największych populacji na świecie. Właśnie dlatego Chris Day postanowiła się tu osiedlić. Chris jest przyrodniczką i przewodnikiem po dzikich głuszach. Wśród niedźwiedzi żyje blisko 15 lat. Jej podejście do tych zwierząt jest dość niezwykłe. Martwię się o nie całą zimę. Zastanawiam się, jak dają sobie radę? Ile młodych się urodziło? Wiosną nie mogę się doczekać, kiedy je zobaczę. Some folks say this bear's the best I ever had. And some folks got a bear beneath their feet. Some folks drive the bears out of the wilderness. And some to see a bear will pay a fee. Me, I just bear up to my bewildered best. And some folks even see the bear in me. Niedźwiedzie brunatne żyją na większości terenów półkuli północnej. W Ameryce Północnej często nazywane są grizzly. W tej części południowo-wschodniej Alaski tysiące niedźwiedzi opuszczają na wiosnę gawry. Chris stała się ekspertem w sztuce ich znajdowania. Najbardziej mnie smuci, kiedy niektóre ze znanych mi niedźwiedzi nie pojawiają się wiosną.
Ta kość może dostarczyć informacji o wielkości niedźwiedzia i stanie zdrowia, w jakim był, ale nie powie mi, do którego z nich należała. Mam tylko nadzieję, że nie jest to kość żadnego z moich ulubieńców. Doświadczenie Chris w obcowaniu z niedźwiedziami w tym rejonie pozwala obserwować je bezpiecznie z bliska. Przez lata przyzwyczaiły się do niej, a Chris nadała im imiona, by łatwiej je odróżniać. Solstice to 10-letnia samica, którą znałam od małego. Obawiałam się, że nasz związek zmieni się, gdy sama będzie miała małe, ale pozostał taki sam. Od samego początku mogłam patrzeć, jak dorastają. Na Alasce młode niedźwiedzie zostają zwykle przy matce 2 lub 3 lata, zanim się usamodzielnią. Zeszłej wiosny, gdy miały zaledwie 6 miesięcy, mogłam już zauważyć, czym się od siebie różnią. Jedno młode było płochliwe i trzymało się blisko mamy. Drugie było znacznie bardziej ciekawe przygód, zupełnie jak Solstice, gdy była mała. Przez wszystkie lata, jakie spędziłam z niedźwiedziami, patrzyłam, jak walczą, bawią się, wychowują młode. Doświadczyłam wiele uczuć, ale nigdy strachu. Ani razu nie czułam, że coś mi przy nich grozi. Dla Chris jako przewodniczki bardzo ważne jest zrozumieć osobowość każdego niedźwiedzia. Zanim będzie mogła zacząć bezpiecznie przyprowadzać ludzi, żeby je obserwowali, musi nabrać pewności, jak zwierzęta zareagują. Jej podejście łączy w sobie ostrożność, cierpliwość i ogromny szacunek. Nastawienie Chris może dziś wydawać się niezwykłe, lecz w przeszłości wielu rdzennych mieszkańców Ameryki łączył bliski związek z niedźwiedziami. Duch tych zwierząt miał moc uzdrawiania, moc ochrony i sprowadzania nowych pór roku. Każdej jesieni obserwowano, jak niedźwiedzie znikają, jakby schodziły do grobu, a potem cudownie powracały z martwych, przynosząc ze sobą wiosnę i nowe życie. W górach Bitter Root w stanie Montana ta niedźwiedzica czarna urodziła młode, wykarmiła i przetrwała 6 miesięcy zimy bez pożywienia i wody. Niewiele stworzeń na Ziemi potrafi czynić podobne fizjologiczne cuda. Choć niedźwiedzia mama jest bardzo głodna, zwycięża potrzeba pozostania blisko bezradnych młodych. Sześciotygodniowe niedźwiadki dopiero otworzyły oczy, ale już niedługo przyjrzą się z bliska swojemu sporemu podwórku.
Niedźwiedzie czarne żyją w lasach całej Ameryki Północnej. Ich podstawową strategią obronną jest wspinanie się na drzewa. Umiejętności tej jednak nie nabywa się od razu. Niedźwiedź czarny jest najmniejszy z niedźwiedzi północnej Ameryki. Choć jego dieta jest przeważnie wegetariańska, podobnie jak człowiek, pożre wszystko. Wysokobiałkowe mrówki zapewniają doskonałą przekąskę karmiącej matce z dwoma pełnymi energii młodymi. Okolice domu niedźwiedzia czarnego są tak wielkie, jak jego apetyt. W nieustannym poszukiwaniu pożywienia matkę poprowadzi węch i dobra pamięć. Te maluchy nigdy nie zanurzyły łap w wodzie, ale nie mają wyboru. Muszą iść za mamą. W ciągu pierwszego lata młode czeka największa próba. Tylko połowa z nich przetrwa. Każda przeszkoda, jaką pokonują, daje świadectwo niedźwiedziego ducha. Dla Inuitów z Arktyki najpotężniejszym zwierzęciem na świecie był niedźwiedź polarny. Wierzono, że mógł zamieniać się z innymi duszą, że ludzie i zwierzęta stanowiły jedność. Podobnie jak ludzie, niedźwiedź stawał na dwóch łapach, by walczyć z wrogiem. Podobnie jak ludzie, przemierzał połacie zamarzniętego oceanu w poszukiwaniu fok. Samotny olbrzym na samym czubku ziemi. W północnych częściach terytorium niedźwiedzi niektóre z nich nigdy nie stanęły na lądzie. Dalej na południe jest inaczej. Wiosną, gdy topnieją lody, niedźwiedzie w Zatoce Hudsona na północy Kanady zmuszone są do zejścia na ląd. W tym roku roztopy przyszły wcześniej, w szczytowym okresie polowań na foki. Niedźwiedź polarny jest największym lądowym drapieżnikiem na świecie. To prawdziwy olbrzym, waży prawie tonę.
Podczas gdy wiosna to pora obfitości dla wielu gatunków niedźwiedzi, dla tych stworzeń zaczyna się okres głodu. Gdy młode mają mnóstwo czasu, zawsze znajdą sposób na zabawę. Dorosłe samce potrafią zażarcie walczyć przy polowaniu lub w porze godów, lecz kiedy zostają odcięte na lądzie, stają się tolerancyjne i towarzyskie. Tańczą baletowe tańce kłów i pazurów. Dziwne tango tundry. Inuici wierzyli, że podczas zimowych ciemności ich niedźwiedzie polarne włóczyły się po całym świecie i w magiczny sposób powracały na Arktykę wraz z wiosną. W ich języku niedźwiedź to Nanuk. Rdzenni mieszkańcy mieli na to zwierzę wiele nazw. Indianie z plemienia Czarne Stopy zwali niedźwiedzia czarnego Kiajo, czyli niedźwiedź. Na grizzly mówili Nita Kiajo, co znaczyło prawdziwy niedźwiedź. Naukowa nazwa grizzly to Ursus arctos horribilis. Ta część Alaski stanowi jeden z najlepszych i najbardziej bezpiecznych terenów obserwacyjnych na świecie. Co roku grupie szczęściarzy, prowadzonej przez ekspertów jak Chris Day, dane jest przeżyć najwspanialszą przygodę w życiu. Przyprowadzam tu ludzi, żeby zobaczyli niedźwiedzie, bo czuję, że to najlepszy sposób, by zmienić nasze postrzeganie tych zwierząt. Gdy wyruszamy, ludzie się niepokoją, a niektórzy poważnie się boją. Ale kiedy widzą pierwsze niedźwiedzie, odprężają się i zaczyna im się to podobać. Możemy podejść bliżej? Zostańmy tutaj. Jeśli dobrze się z nami poczują, same podejdą. Grizzly często przedstawiane są jako groźne drapieżniki i myśliwi, lecz prawda jest znacznie bardziej banalna. Kiedy pierwszy raz wychodzą z gawry, żywią się w większości podobną do trawy rośliną zwaną tużycą. Pod pewnymi względami bardziej przypominają krowy niż krwiożercze bestie. Samce są niemal dwa razy większe od samic. Przez większość roku samice unikają bliskiego towarzystwa potencjalnie niebezpiecznych samców,
Lecz gdy zbliża się lato, sile wzajemnego przyciągania trudno już się oprzeć. To ich jedyny przyjazny kontakt w życiu. Po zapłodnieniu samiec nie odgrywa żadnej roli w wychowaniu potomstwa. Wszystkie gryzli są oportunistami, jeśli chodzi o zdobywanie pożywienia. Małże nie dostarczają zbyt wielu substancji odżywczych, ale są pyszne. To miłe urozmaicenie, gdy je się tylko sałatkę stużycy. Piętnastocentymetrowe pazury łączą prostą siłę łopaty z precyzją skalpela. Gdy na Alasce nadchodzi lato, przez ziemię przetacza się długo oczekiwany sygnał, jak specjalne zaproszenie na bankiet. W rzece zaczynają kłębić się łososie, powracające na swoje odwieczne tereny tarła. Dla niedźwiedzi to wydarzenie, którego nie można przeoczyć. Dla Chris Day to szansa przedstawienia nowych przyjaciół starym. Czasami mamy wielkie szczęście. Zdarzają się właściwi ludzie, odpowiednie sytuacje i odpowiedni niedźwiedź. Scrappy ma 5 lat. Obserwowałam go przy tym strumieniu, odkąd był mały. Do tej pory nie odkrył jeszcze najlepszej techniki rybackiej. Można powiedzieć, że młode niedźwiedzie przypominają trochę nastolatków. Są bardzo niecierpliwe i nie zawsze dostają to, czego chcą. Scrappy to jeden z najbardziej beztroskich niedźwiedzi, jakie znam. Jest bardziej tolerancyjny niż inny. Grizzly nie mają łatwego życia w wielu rejonach Ameryki Północnej. W południowej Kanadzie wyeliminowano jest ponad 98% siedlisk. Chris promuje ochronę pozostałych niedźwiedzi i ich naturalnych środowisk. Jeśli mogę umożliwić ludziom zobaczenie niedźwiedzi tak, jak ja je oglądam, wiem, że niedźwiedzie już zajmą się resztą. Rozwieją mity. I mam nadzieję, że każda z tych osób wyjedzie stąd jako ambasador niedźwiedzi. Obawia się, że któryś odbierze mu rybę. Niedźwiedzie atakują ludzi, choć rzadko. Zwykle dochodzi do tego przez nierozważność lub dlatego, że człowiek znalazł się po prostu w złym miejscu, w złym czasie.
Każde stworzenie, które nachodzi gryzliego przy uczcie, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i innych zwierząt. Choć niedźwiedzie pozostały wierne swojej naturze, my malowaliśmy ich obraz różnymi barwami. Prześladowano je przez wieki i wypędzono z wielu części świata. Przypadkowe spotkanie pozwoliło odwrócić tę wrogość. Podczas wyprawy łowieckiej Teddy Roosevelt wpadł prosto na młodego niedźwiedzia. W przypływie współczucia amerykański prezydent postanowił nie strzelać do bezbronnego zwierzęcia. Opowieść zaczęła zataczać coraz szersze kręgi i tak na cześć prezydenta powstała nowa zabawka – pluszowy miś, czyli teddy bear. Dla niedźwiedzi na całym świecie zabłysła iskierka nadziei. Dzisiaj wiele organizacji, w tym amerykańska Narodowa Federacja Dzikiej Przyrody, wspierają plany ponownego sprowadzenia niedźwiedzi gryzli w góry Bitter Road, gdzie teraz niepodzielnie króluje niedźwiedź czarny. Mimo niebezpieczeństw, obydwa młode niedźwiadki czarne przetrwały swoje pierwsze lato. W całej Ameryce Północnej największym zagrożeniem dla tego gatunku jest utrata naturalnych siedlisk, gdy lasy wycina się na potrzeby przemysłu. Niedźwiedzie zrobiły, co mogły, by przygotować się do nadchodzącej zimy. Teraz nasza kolej, by dopilnować, żeby zawsze miały dokąd wracać na wiosnę. Niedźwiedzie polarne stoją przed zagrożeniem innej natury. Gdy do zatoki Hudson dociera zima, głodne niedźwiedzie stają się niespokojne. Czekają, aż wody skuje lód i rozpoczną się polowania na foki. Pora głodu zbliża się ku końcowi. Długi post szczególnie ciężko odczuły matki, które żywiły całą rodzinę z własnych zapasów tłuszczu. Największym zagrożeniem dla młodych o tej porze roku są inne niedźwiedzie. Z większością niebezpieczeństw niedźwiedzie polarne dają sobie radę, lecz na niektóre z nich nie mają wpływu. Globalne ocieplenie zaczyna zbierać żniwo i odbija się na stanie arktycznych lodów. Niedźwiedzie te mogą coraz krócej polować na zamarzniętym oceanie. W minionym dziesięcioleciu sezon polowań na foki stale się skracał, a przeciętna waga niedźwiedzi oraz tempo rozmnażania zaczęły spadać.
Inuici wierzą, że niedźwiedzie polarne mają moc patrzenia w przyszłość. Jeśli tak jest, jaką przyszłość widzą dla siebie? Myślę, że przyszłość gryzni zależy od nas. Ja mam wielkie szczęście, że moje pierwsze spotkanie z niedźwiedziem było nad rzeką McNeil. Tam rządzą niedźwiedzie, a my mamy przywilej ich obserwowania. Dla mnie to jeden ze wspaniałych cudów świata. To miejsce daje mi nadzieję. Od ponad 40 lat rzeka McNeil stanowi azyl dla żyjących na Alasce niedźwiedzi. Każdego lata blisko 100 niedźwiedzi gryzli zbiera się tu na połów łososi. Coś mówi niedźwiedziom, kiedy się tu zjawić. Te samce to jedne z największych gryzli na Ziemi. Z zasady są samotnikami, lecz pokonują wzajemne uprzedzenia, by razem zasiąść do stołu. Największe, dominujące niedźwiedzie zajmują najlepsze pozycje i wracają na nie co roku. Od tego, czy bankiet się uda, bardzo wiele zależy. Uczta musi zapewnić im przetrwanie nadchodzącej zimy.
Dopóki będą płynąć łososie, te wielkie stworzenia będą tu wracać. Dzięki konstelacji olbrzymów, magia ziemskich niedźwiedzi będzie działać nadal. Mam wielką nadzieję, że za 1000 lat ktoś nadal będzie mógł stanąć w tym miejscu i zobaczyć to, co ja widziałam, a nawet poczuć to, co ja czułam. Mam też nadzieję, że nauczymy się żyć z niedźwiedziami w harmonii i że zostawimy im przestrzeń, jakiej potrzebują do przetrwania. Niedźwiedzie to nie tylko zwierzęta z mitów. Są także znakiem zdrowia i równowagi dzikich miejsc, które zamieszkują. Są duchem dzikiej natury. Indianie Czarne Stopy wierzyli, że niedźwiedzie są duchami, które mogą uzdrawiać i chronić. Teraz nadeszła nasza kolej, by stać się obrońcami niedźwiedzi. Some folks even seen a bear in me. So I meet a bear and take him on out to lunch with you. Even though your friends may stop and stare, just remember that's a bear there in the bunch with you. And it just don't come no better than a bear. So I meet a bear and take him on out to lunch with you. Even though your friends may stop and stare, just remember that's a bear there and the bunch with you. And they just don't come no better than a bear. No, they just don't come no better than a bear. No, they just don't come no better than. No, they just don't come no better than. No, they just don't come. Wersja polska, Studio Sonoria.